Dzień dobry Pani Kasiu, niezwykle miło zobaczyć Panią na żywo. Często słyszę Panią, ale rzadko Panią widzę. Fajnie, że w Opolu. Jak się czuła Pani na scenie? Najlepiej na świecie, jak zawsze. Myślę, że publiczność opolska jest niezastąpiona i zawsze przyjmuje artystów z otwartymi ramionami i czuć tą fajną energię. A publiczność opolska też już wystawiła opinię o Pani występie. Rewelacyjny, fenomenalny. A jak Pani go sama przed sobą ocenia, tak na gorąco? Na gorąco, emocje sięgały zenitu, zawsze jest za mało czasu na przygotowania i wiadomo, większość artystek, kobiet odczuwa te silne emocje związane ze stresem. Czy zdążymy coś zasznurować, zapiąć, pomalować oko i tak dalej. Ale dzisiaj rzeczywiście myślę, że to było widać, że dobrze się czułam na scenie. Pani Kasia, jakby tak prześledzić polską muzykę, to Pani zaczęła pewien nurt. O tych rozstaniach śpiewać, takich negatywnych emocjach. Co powiedziała Pani wytwórnia, jak Pani przyszła z takim utworem, który trochę nie wpasowywał się w te trendy? Te trendy trochę się wtedy już zaczynały, bo pamiętajmy, że był zespół Seastars, który też dziewczyny, można powiedzieć, wyprodukowały taki trochę protest song, taki prokobiecy. A ja po prostu nie zastanawiałam się tak naprawdę, do kogo piszę. Ja pisałam głównie i śpiewałam o swoich emocjach. I miałam nadzieję, że dzieląc się z nimi, też ktoś dostanie ode mnie jakiś rodzaj wsparcia, że okej, ona też to czuje, czyli nie jestem sama, dlatego że też moimi słuchaczami są faceci. No tak, ale jak wytwórnia zareagowała, jak Pani przyszła z takim numerem, takim trochę innym od innych? Było trudno, dlatego że piosenka Na kolana, którą usłyszeliśmy po raz pierwszy w 2005 roku, pod koniec roku, 4 lata była, można powiedzieć, w zamrażarce, tak? I rzeczywiście musiały chyba, nie wiem, szefowie dojrzeć tych wytwórni, żeby w ogóle wydać taki rodzaj, taki materiał, tak? 4 lata czekał, bo oni to wstrzymywali, a Pani... Nie, 4 lata to było chodzenia, można powiedzieć, od wytwórni do wytwórni, przekonywania, że materiał, że taki trochę materiał, może powiedzieć, w nurcie R&B, może się spodobać Polakom. No dobra, no i udało się, to był wielki hit. Co powiedzieli? No byli zaskoczeni. Ale jakoś dali znać Pani, że o, fajnie, bierzemy? Aż takiego kontaktu to się z wytwórnią zazwyczaj nie ma, tylko z product managerami. Ale myślę, że sam fakt, że ten teledysk, który pamiętam kilkanaście lat temu, podczas pierwszego tygodnia obejrzało 1 000 000 osób na jednym z portali, wtedy jeszcze nie było YouTube'a, więc myślę, że samo to, że ktoś zainwestował w ten materiał, miało dla kogoś znaczenie, że to może być coś, nie? I to byli mężczyźni, więc tym bardziej fajnie. Mnie w ogóle bardzo Pani zaskoczyła swoją rolą w Kobietach Mafii, bo to totalnie duży dystans, bo była Pani tam zwyzywana, no nie oszukujmy się. Jak Pani zareagowała, jak dostała tekst, że tak mają do Pani powiedzieć? Nawet zmieniliśmy z Patrykiem Wega coś tam, że tylko nie stara, bo tego fragmentu nie było. Ja myślę, że to też pokazuje to, że mam dystans. To był jakiś rodzaj dla mnie przygody, trochę gdzieś tam wyzwania. Mogłam też zobaczyć, jak pracują aktorzy, których może nie znałam aż tak face to face, ale na pewno była to fantastyczna przygoda i też fajnie została odebrana. A jak było z Czarkiem i Julką, bo to Pani z nimi miała scenę, oni współpartnerowali. Tak, wspaniale, z Bogusławem. O Jezus, tak, bo Czarek w innym filmie, tak, przepraszam. Tak, Pan Bogusław mówi: Kasia, nie denerwuj się, nie stresuj. Ja tam, bo rzeczywiście, no to była dla mnie sytuacja nowa, ale było koniec końców fantastycznie. A Julka coś Pani powiedziała, bo na pewno Pani słuchała w młodych latach, a tutaj tak pojechać takiej wokalistce. Nie, fantastyczna dziewczyna, ale rzeczywiście Pan Bogusław, Pani Kasia, powiem, strasznie przepraszam za te słowa, które zaraz użyję. Spokojnie. To teraz ostatnie pytanie, czy będzie chciała Pani kontynuować tą karierę, bo występowała Pani w Majce, występowała Pani w Kobiecie Mafii i później tam Pani śpiewała w filmach, ale nie traktujmy tego jako rolę, zawsze jako Pani. A co Pani sądzi o tym, żeby wykreować jakąś postać w filmie? Mogło to być dla mnie naprawdę wyzwanie i fajne doświadczenie. Czekam na oferty. A okej, okay, czyli z Pani strony jest zgoda. Ja w ogóle kiedyś chciałam być aktorką, ale uczenie się tych ról ogromnych na pamięć trochę mnie przerosło. W sumie nie różni się to bardzo od nauki tekstów, które teraz wykonuję, ale kto wie. A przytycie, ścięcie włosów, oszpecenie siebie wchodzi w grę? Oszpecenie siebie tak z włosami nie wiem, tak długo i ostatnio zapuszczałam. Okej, okay, wysyłam wszystko do reżyserów, producentów, niech oni tam decydują. A przytyć? Nie, już ten etap mam za sobą chwilowo. Dobra, czyli tylko oszpecenie. Ale pamiętam, że w programie Twoja twarz brzmi znajomo, kiedy grałam rolę Adele. Miałam taką specjalną piankę, więc da się to ogarnąć. A włosy jakoś tam się przykryje. Mamy specjalistów, dziękuję bardzo.